niniejszej prezentacji przedstawiamy sposób programowania 8-pinowego układu M95080 o budowie SOP. Do obsługi wyżej wymienionego układu wykorzystamy adapter SOP16. Adapter ten służy do programowania układów 8, 14 i 16-pinowych. Programowany układ jest bardzo często używany w elektronice samochodowej. Aby prawidłowo zamontować układ do adaptera, musimy znaleźć punkt pierwszy układu, który znajduje się w górnym lewym rogu. Instalujemy adapter w podstawce ZIF programatora. Umieszczamy układ w adapterze. W oprogramowaniu wybieramy funkcję Select, w wyszukiwarce wpisujemy M95080. Producentem naszego układu jest firma ST. Jak widzimy, układ ten możemy programować w kilku konfiguracjach. Jako układ w obudowie DIL, obudowie SSOP8, obudowie SOP8 oraz za pośrednictwem złącza ISP. W naszym przypadku wybieramy układ w obudowie SOP8. Jak widzimy, do programowania można wykorzystać zarówno adapter SOP8, jak też prezentowany przez nas adapter SOP16. W kolejnym oknie widzimy schemat połączeń pinów adaptera z pinami podstawki ZIF. Dalej widzimy rysunek adaptera SOP16. W kolejnym oknie znajdziemy szczegółowy opis układu. Dane te w razie potrzeby możemy również wydrukować. Dalej widzimy, jaka przestrzeń pamięci podlega zapisowi. Na potrzeby elektroniki samochodowej bufor pamięci został rozszerzony do wartości 3F0H. Na początek wczytujemy do bufora aktualną zawartość układu. Dane te możemy zapisać w postaci pliku na dysku naszego komputera. W oknie edycji możemy dowolnie zmieniać zawartość zczytanych z układu danych. Po zaprogramowaniu w oknie edycji widzimy, że naniesione przez nas poprawki zostały zapisane w obsługiwanej pamięci. Jeżeli zechcemy wrócić do poprzedniej wersji pliku, wczytujemy jego zawartość z dysku komputera i przeprowadzamy ponownie operację programowania. Po zczytaniu w oknie edycji widzimy zapisaną w układzie jego oryginalną zawartość. Na danych układu możemy również przeprowadzić operację ochrony bloku. W tym celu po prawej stronie okna programu zaznaczamy opcję Konfiguracja programowania. Z menu wybieramy opcję Config.
otwartym oknie zaznaczamy ochronę pełnej zawartości układu, po czym ponownie wybieramy funkcję programowania.